domowe strony, można tak powiedzieć? No, w karierze seniorskiej na pewno domowe strony, bo tutaj się wszystko zaczynało. Tutaj miałem debiut w Ekstraklasie, pierwszy taki klub na poziomie zawodowym, więc na pewno fajnie się tu wraca. I jak się z tym czujesz, że musisz teraz po drugiej stronie barykady stanąć? No, bardzo dobrze się czuję, bardzo dobrze wspominam mieć mój pobyt tutaj. Także mam tutaj wielu kolegów, znajomych, więc na pewno będzie fajnie ich znowu zobaczyć. A powiedz mi, kogo najlepiej wspominasz tutaj z zawodników Miedzi Legnica? Może już nie grać, ale kogo najmilej wspominasz z tej ekipy? Jeszcze gra Filip Hadała, bez wątpienia. Zawsze się tam gdzieś trzymaliśmy najbardziej. Czy to po treningach, czy po meczach. Praktycznie zawsze mieliśmy kontakt, teraz też mamy, więc go dobrze go wspominam. Like the team, the Raków, guys from Raków. Jean Carlos. Jean Carlos. Yeah. The best? Yes, the best play. Jan Bergi. Bergi? Si. Amorim? Tak. Powiedział, że jesteś największym kotem w tej drużynie. Największy co? Kotem. The best player. Ja? Nie. Jesteśmy bardzo dobra drużyna. Tutaj nie jest taki superstar, czy nie wiem. Jesteśmy razem. Powiedz mi, co się wydarzyło, że ty jesteś dzisiaj z nami? Mecz ostatnio zagrałem w rezerwach. Fajnie się gdzieś pokazałem. Udało mi się strzelić bodajże w dwóch meczach 4 bramki. Trener dzisiaj mi zaufał. Chce, żebym był w kadrze meczowej, także na pewno się cieszę. Ale miło, że kibice pytają się, gdzie jestem, ale cały czas jestem w pierwszym zespole. Jakoś to lepiej biorą. Tutaj ok? Do rozwoju? Spoko, nie, wiesz, to fajnie gram, także... No, czegoś nie mogę, nie? Boisko top. Boisko dobra. To starczy, dobre!
Trzymaj się.